zdrowia. Trump to rasista, misogen, homofob, kryminalista, no i byczek szkolny. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No takie stwierdzenia czasami słyszę wśród moich znajomych w Ameryce, lewackich znajomych, którzy tak określają prezydenta Trumpa, który został wybrany przez ponad 60 milionów ludzi. No między innymi przez Polaków. Polacy z jakiegoś powodu żyjący w Ameryce, praktycznie rzecz połowa Polonii amerykańskiej, no to są jednak socjaliści lewacy. No ta, taka jest przykra prawda. Można popatrzeć na wyniki wyborów, no ale to jest przykra prawda. Wyjechali z socjalizmu, no i niestety przywieźli ze sobą lewactwo. No i opowiadają to, no i co im odpowiedzieć, tak? Co można im odpowiedzieć na te rzeczy? No można zacząć od tego, że czy on jest misogen, czy on nienawidzi kobiet, nie lubi kobiet. No, można powiedzieć, że w Ameryce nie jest tak źle. No, można powiedzieć, że jest bardzo dobrze teraz dla kobiet. Kobiety z punktu widzenia pracy, no to jest to, co powiedzmy wyzwala bardzo często, no to bezrobocie wśród kobiet jest 3,5%. Wśród kobiet 3,5%. No to jest dosyć, to jest najniższe od wielu dziesiątek lat. Bieda i nędza wśród kobiet, czy wśród rodzin spada dramatycznie i między innymi Państwowe Biuro tych Badań Społecznych pokazuje, że w tej grupie kobiet ta zniżka tej biedy w latach 2017-18, to duża proporcja z tym spadkiem to jest właśnie związana z tym, że kobiety zaczęły pracować i zarabiać jakieś pieniądze, nie mając powiedzmy męża, no bo to w Ameryce to jest największy problem, to jest to, że duża część społeczeństwa została skorumpowana do tego stopnia, że małżeństwo się rozpada, no bo państwo daje, jeżeli nie ma małżeństwa. Wydawałoby się, że państwo powinno pomagać, kiedy jest małżeństwo, a najbardziej pomaga, kiedy nie jest małżeństwo. Także bardziej się opłaca mieć dzieci bez ojca, no bo to jest finansowo lepsze. No to jest makabra społeczna, to jest po prostu udział urzędników i polityków w tym, co jest robione, to jest po prostu, to jest karygodne, to jest nieprawdopodobne. No i z tego względu można by powiedzieć, że finansowa niezależność, no to w sumie daje najwięcej siły tym kobietom, tak? Daje ją tę moc, czy te kierunek w swoim życiu, gdzie ona może iść, gdzie ona chce coś robić. No i to w sumie to jest definicja feminizmu, tak? To jest niezależność kobiety, a w tym wypadku okazuje się, że kobiety dużo było uzależnionych przez państwo, przez system społeczny dawania jałmużny, zasiłków i tak dalej. A teraz zaczynają pracować, no i bez tej drugiej połowy, którą bardzo często zdecydowały nie mieć, to jest... No i dlaczego to się tak dzieje za Trumpa? No bo w sumie jest rynek kapitalistyczny, wolny rynek, jakieś te pryncypia wolnego rynku. No i nie muszą być zależne od tego właśnie państwa. Są zależne od siebie, nie muszą czekać na następny czek z zasiłku, nie muszą też zależeć od facetów, bo faceci też czasami są wredni. No i co to daje kobietom? No to daje kobietom, że jak kobieta powiedzmy jest w pułapce jakiejś słabej roboty, no to może zmienić pracę. Jeżeli jest w jakiejś pułapce z jakimś facetem, który też jest problematyczny, no przez to, że może pracować, może się wyzwolić z tego, może zarobić na to, żeby wynająć mieszkanie, czy zmienić swój możliwości życiowe.
No i jeżeli ktoś uważa, że to nie jest prawda, no to można się zapytać jakiejkolwiek kobiety, no i ta kobieta wytłumaczy, że niestety tak jest. Teraz Trump podpisał 3 miesiące płatnego urlopu macierzyńskiego. No on mógł podpisać tylko dla budżetówki, tak? No bo budżetówka, no to niestety to jest zawsze ci, którzy żyją z podatków, no to zawsze wycisną. Związki zawodowe też żyją z najwięcej z podatków, to też najwięcej wycisną. No ale to można powiedzieć, że te 3 miesiące płatnego urlopu dla budżetówki, dla urzędników, no to też daje duże przywileje kobietom, tak? No bo to kobiety jednak rodzą i one idą na macierzyński, nie idą na ojcowski faceci, tylko kobiety. No i na razie jest to w budżetówce, w państwowych robotach, no ale prędzej czy później przesunie się to też przypuszczalnie do biznesu prywatnego. No, prawda jest taka, że to faktycznie firma jest zobowiązana rezerwować miejsce dla kobiety, która urodzi, no a te kobiety, które powiedzmy nie są w ciąży, mogłyby pracować. Także to jest dosyć taka no, kontrowersyjna sprawa, tak? No bo to ktoś jest szczęśliwy, żeby ktoś nie był szczęśliwy. A tak normalnie, no to jest albo praca, albo nie ma pracy, ale popatrzeć na tych, no to zawsze coś jest kosztem kogoś innego. Również 7 milionów ludzi przestało pobierać kupony na jedzenie. Kupony na jedzenie to nie jest coś takiego, że tak jak były kupony, talony na buty w Polsce, czy talony na cukier, że miało się pieniądze, chciało się kupić cukier czy buty, no to nie można było kupić ani cukru, ani butów, ani papierosów. Tyle tylko, że trzeba było dostać państwowy kupon i przynieść z pieniędzmi i wtedy pieniądze plus kupon był produkt. W Ameryce jest tak, że kupony państwowe, te rządowe, no to idzie się, daje się kupon i za ten kupon bez dawania pieniędzy dostaje się pewne rzeczy. To się też zdegenerowało, no bo po prostu za dużo lewactwa mówiło, że to jest wstyd, że ludzie przy kasie pokazują te kupony, to zaczęli im przelewać pieniądze po prostu na konta bankowe, także oni mają karty, z których wypłacają pieniądze z tego konta. Także 7 milionów już nie bierze tego. No dlaczego nie bierze? No bo zaczęło zarabiać, a jak zaczęło zarabiać, no to przeszło ten próg, powiedzmy, kiedy się należy. Czy jest ten próg, kiedy dostawali te zasiłki. No teraz już uczciwie, jak ludzie z jakąś ochotą, z jakimś honorem, z jakimś zadowoleniem po prostu pracują, no i nie dostają tych zasiłków. 7 milionów ludzi. Obama był dumny, że rozdawał na lewo i prawo, bo w pewnym momencie było kilkadziesiąt milionów, chyba 35 milionów na zasiłku. Także nigdy Obama nie mówił o pracy, zawsze mówił o wysokich podatkach i dawaniu biednym. No i to jest właśnie początek każdego kraju, jeżeli politycy przestają mówić o pracy, a tylko mówią o tym, żeby żywić. No, jak ludzie pracują, to sami się wyżywią, tak? W Polsce czerwona świnia Urban powiedział, że partia sama się wyżywi. No, a prawda jest taka, że lud sam się wyżywi, jeżeli państwo nie będzie ścigało tego ludu, tak? To jest właśnie to największe. No i drugie zastrzeżenie wśród tych lewaków to zawsze jest, no tak, ale Trump to jest rasista. No rasista, no trudno powiedzieć, że jest rasista. No oni mówią, że tak widzą to, bo tak politycy mówią, no i tak wszystkie te oszukane wiadomości z kablówek nawijają. No a prawda jest taka, że bezrobocie wśród czarnych jest jedno z najniższych od 60-70 lat. Także to jest coś nieprawdopodobnego, tak jak z kobietami. Również Trump spowodował to, że sporo ludzi, którzy powiedzmy miały jakieś takie małe przestępstwa kryminalne, no to dostali drugą szansę. No, Czy powinni dostać, czy nie, no ale powiedzmy dostali, no i jest szansa, że się wciągną z powrotem do społeczeństwa.
No i również Trump popiera takie historyczne, znane czarne koledże i uniwersytety. Także to się nazywa po angielsku Historically Black Colleges and Universities, czyli ten HBCU. I w zeszłym miesiącu właśnie podpisał takie prawo, że dostaną 260 milionów dolarów właśnie na rozbudowywanie tych uczelni czysto murzyńskich, które w zasadzie nauczają te najróżniejsze mniejszości. No i czy to by był rasizm? No nie jest to rasizm, tak? To nie jest rasizm i to jest dawanie pieniędzy, dawanie możliwości, pokazywanie innych. No Trump chce, żeby pracowali, tak? Konserwatyści chcą, żeby ludzie pracowali i płacili podatki, a niestety socjaliści to chcą, żeby część ludzi płaciła podatki, żeby druga część nie pracowała. No niestety kraj musi iść w kierunku i powiedzieć, wszyscy pracują, wszyscy płacą podatki, wszyscy są zadowoleni. A jeżeli zaczyna się wojna klas, ci mają, ci nie mają, zabrać tym, dać tym, no to już początek końca. No i teraz murzyni czarni, oni w zasadzie widzą, że cały ten ostatnie 60 lat prowadzeni byli jak stado baranów przez demokratów, no bo oni sobie wyhodowali, powiedzmy, ludzi, którzy głosują na nich, tylko dlatego, że dostają tą miskę ryżu, tak? No i sporo więcej. Też mówią, że Trump jest homofobem. No homofobem nikt w zasadzie nie jest, tak? Tyle tylko, że ludzie mają pretensje do homoseksualistów o to, że przesadzają ze swoimi wymaganiami, które nawet heteroseksualni ludzie nie mają, tak? Powiedzmy teraz jeden z takim ambasador amerykański wybrany przez Trumpa w Niemczech, no otwarcie jest homoseksualistą, no to on prowadzi taką kampanię, żeby znieść to, że homoseksualizm jest ścigany przez prawo, że jest po prostu w niektórych krajach karalny, no i starają się, żeby to znieść. No i znowu też lewactwo mówi, no tak, ale Trump to jest kryminalista. No to też jest kretyńskie stwierdzenie, no bo w zasadzie w Ameryce kryminalistą to jest ten, kto jest skazany prawnie przez sąd, no i wtedy jest sprawa kryminalna, jest stwierdzone, że jesteś winien, to jesteś winien, tak? Nie można mówić o kimś, że jest kryminalistą, jeżeli sąd nie stwierdził, że jest winny, tak? Podstawowe prawo w Ameryce to jest niewinny do momentu udowodnienia winy. Na wypadku Trumpa nie było żadnego udowodnienia winy. 22 miesiące poszukiwali najróżniejszych połączeń czy zmowy z Rosją przy wyborach, no ale to był jeden wielki cyrk, ten impeachment, czyli usuwanie, no to też jest jeden wielki cyrk, no to jest polowanie na czarownicę, po prostu komuniści mieszają, komuniści na dzień dzisiejszy nic dobrego nie robią, tylko po prostu mieszają, także w 2020 Trump jeszcze wygra, w 2024 może być inaczej, ale 2020 to na pewno wygra. No i już później, jak już nie wiedzą, co powiedzieć, to mówią tak, ale Trump to jest taki byczek szkolny. Tutaj to nazywają bully. Bully, no to właśnie jest taki byczek szkolny, który tam wszystkich rozstawia po kątach. No i to jest bardzo takie pejoratywne określenie, no bo taki byczek po prostu no terroryzuje i zastrasza wszystkich. No ale w tym wypadku no to można powiedzieć, że on jest trochę taki byczek, no bo jeżeli ma cała stolica, cały Waszyngton z prawicy i z lewicy, po prostu całe te czerwone mordy i takie
półczerwone mordy z jednej i z drugiej strony, po prostu w tym bagnie politycznym, którzy tam siedzą, co się dogadali po prostu, kiedy on przyszedł, no to i mówi to, co mówi cała normalna Ameryka, żeby zmienić, no to ciągle go oskarżają. Radio, telewizja i wiadomości, no to są opanowane przez lewactwo, to nie ma dwóch zdań. Oni po prostu uwielbiają lewicę, uwielbiają marksistów, uwielbiają Wenezuelę, Kubę i tak dalej. Także, że środki masowego przekazu, no to jest jedno wielkie oszukaństwo. Koledzie, uniwersytety, no to też jest jedno wielkie lewactwo w Ameryce. W Ameryce po prostu jest zmiana od lat 50., 60., po prostu wszystko stanęło na głowę i jest rewolucja socjalistyczna, no ale jest jeszcze te 60 milionów normalnych, tak? No bo jest tych, powiedzmy, 10 milionów ludzi, którzy mają jakiś obłęd psychiczny na Trumpa, oni po prostu reagują jak wariaci w domu wariatów. No i jest jeszcze 40, powiedzmy, milionów takich neutralnych tych demokratów, no ale jest 60-65 milionów konserwatystów, czyli Bóg, honor, ojczyzna, czyli to rodzina, uczciwość i tradycja jakaś historyczna, no a z lewej strony no to jest w zasadzie homoseksualizm, wściekły feminizm, narkotyki, wszystko, duże podatki dla bogatych, duże pomoce dla tych, co nawet nie chcą pracować i tak dalej, i tak dalej. No i czy on jest tym byczkiem szkolnym? No nie jest byczkiem szkolnym, czasami się zachowuje, no reaguje po prostu, reaguje, bo każdy by zareagował na te oszukaństwa, no bo większość jednak też sfabrykowane, albo podkręcone, albo wygięte jakoś jak chiński dzień dobry, także też po prostu nieprawdopodobne. No i wtedy jak już człowiek, jak tak porozmawiam z tymi lewackimi, powiedzmy, znajomymi, no to bardzo często zmieniają zdanie, no bo nie mają co powiedzieć, tak? Co można powiedzieć? Co można powiedzieć, jeżeli w Ameryce szykuje się socjalizm? No oni by przypuszczalnie to też nie lubili, no ale z jakiegoś powodu telewizja wykształciła w nich nienawiść do Trumpa. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Tu jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego.